Dzień dobry, panie Bartku. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, panie ministrze. To jest człowiek, który dzisiaj zdecydował się ujawnić, że trasę numer 7 pokonuje dosyć często w ramach swoich obowiązków przedposelskich i mógłby nawet jechać na niej z zamkniętymi oczami. Powodzenia. Nie zrobię tego na pewno. O! Natomiast ja mam pytanie do grafików Onetu. Dlaczego nie ma Kielc na mapie pogody? Nie ma Kielc na mapie pogody, bo Kielce... czy to jest wojewódzkie miasto? No. Proszę pana, to jest wojewódzkie miasto, jest to ziemia świętokrzyska. Jest coś między Warszawą a Krakowem, naprawdę. No. Ale mamy Leroya w Sejmie, wystarczy. Ale wie pan co, może tam jest, stamtąd jest 16 posłów. I może pan jednak zauważy, że między Warszawą a Krakowem jest województwo, jest miasto. Ale... I tam też ludzie są ciekawi, jaka będzie pogoda. Nie. Więc jak robicie wyciągnę program, średnią. To... Dobra, Mateusz, pokaż to bez wstępów. Pokaż tą pogodę jeszcze raz. Mhm. Proszę cię, tak na chwilę, dobra? Dajmy Sienkiewiczowi i teraz proszę zobaczyć. Mamy tą przepiękną prognozę pogody pokazującą. Nie ma może miejsca... O, tu jest Kraków, gdzie? Tu jest Warszawa, a tutaj ma pan wielkie świętokrzyskie i nagle taka dziura. No. Tutaj jest stolica województwa Kielce. Dobra, i teraz... I ona tu powinna być na mapie pogody. Tam mieszka 150 000 ludzi. Dobra. I mają, i są waszymi odbiorcami. Dobrze. I teraz, panie Bartłomieju, bardzo proszę zrobić dla nich prognozę pogody. Ma pan podpowiedź. Między Warszawą a Krakowem jest jakaś pogoda, jakieś temperatury. Pan wyciąga średnią dla Kielc. Bardzo proszę. To są... powinno być 12 stopni, ale ponieważ to są góry świętokrzyskie, to może będzie 11. I to dla 2 sekund mamy wkładać Kielce na mapę? A coś pan mówił o Wrocławiu? Tak, piękne miasto. No właśnie, o prognozie pogody? Że ja mówię będzie o prognozie pogody. Słonecznie, w miarę ciepło, życzę im jak najlepiej, stamtąd właśnie jestem. Dzisiaj mieszkańcy Kielc, obywatele Kielecczyzny, czego żądają od posłów? Albo przyszłych posłów? No, zależy, którzy. Jedni żądają po prostu zmiany, drudzy są zaniepokojeni tym, że po prostu się rozkłada sektor usług publicznych. Inni z kolei mówią, że miało być 500+, a jest 200-, bo drożyzna pożera to, co, jak się to mówi, pizdał. Nie pizdał, tylko przecież to jest z naszych podatków. Jednym słowem, powstaje taka niepewność i ona przez ostatnie 2 tygodnie wyraźnie we wszystkich spotkaniach i rozmowach się zaznaczyła. Ludzie mają poczucie, że się państwo rozkłada. Gdzie się rozkłada? Przecież dostają pieniądze co miesiąc, dostają. Więcej mają emerytury, więcej mają. Dostają na dzieci, dostają. No jeszcze się nie rozkłada. No wie pan co, jak ma pan w przeciągu 2 lat zlikwidowanych 1000 łóżek w Świętokrzyskim, no to znaczy, że coś się złego dzieje. Jeśli 80-90% szpitali. Czy pan słyszał jest... marszałka Terleckiego, który powiedział, że polska służba zdrowia jest jedną z najlepszych w Europie? Czy pan nie słyszał? Znaczy tak, bo ja słyszałem, ja mu ufam. W jakiej polskiej służbie zdrowia się leczy pan marszałek Terlecki? Rządowej. Bo nie ma rządowej. I być może jego doświadczenia są doskonałe, tylko jego doświadczenia są absolutnie nie do powtórzenia przez 36 milionów Polaków. Dobra, mówią na Kielecczyźnie, że państwo się rozpada i są zmartwieni i? A przede wszystkim się boją o miejsca pracy i o podatki, ponieważ większość małych, drobnych przedsiębiorców zapłaci horrendalną cenę za pisowskie manewrowanie przy przedsiębiorcach. No ale jeszcze nie wiem, jak ono się skończy, bo na razie przedsiębiorcy dostają swoje pakiety. Są tacy, którzy myślą sobie, nie wiem jeszcze, w którą stronę rząd pójdzie z ZUS-em, czy parlament, bo rząd już poszedł właśnie, w tą stronę, ponieważ że nie wiedzą, w którą idzie z ZUS-u, to znaczy wszyscy mają poczucie, że to może ich sięgnąć. A poza tym boją się podniesienia płacy minimalnej. Przypominam, że Jarosław Podniesienia płacy minimalnej się boją? Tak, oczywiście. Przecież i to nawet ci, podniesienie którzy ją płacy biorą. Minimalnej dali więcej pieniędzy większej nawet grupie ludzi. Ci, którzy mają być beneficjentem tego podniesienia, boją się tego. Że dostaną więcej kasy? Tak. Jak to zrozumieć? Bardzo proste, ponieważ to jest kasa z kieszeni ich przedsiębiorstw, z kieszeni właścicieli ich przedsiębiorstw. I oni dobrze wiedzą, że to są małe przedsiębiorstwa. Jeśli przyjdzie rządowy przykaz, macie podnieść płacę, minimalna jest tyle i tyle, część z nich się po prostu zamknie, wzrośnie bezrobocie, oni stracą pracę i nie tyle, że nie dostaną 4000, tylko nie dostaną w ogóle pieniędzy. I mówią się Sienkiewicz ratuj? I mówią, zróbcie coś z tym. Zróbcie coś z tym, zanim się to wszystko rozłoży. Ale przecież są tacy i myślę, że to jest nawet większa grupa ludzi, tu się odwołam już do relacji jednak w kampanii, którzy mówią, chcielibyśmy zarabiać więcej, więc jak wy będziecie tymi, którzy mają coś z tym zrobić i doprowadzić do niepodniesienia płacy minimalnej, bo to może położyć paru przedsiębiorców, no to przecież nie obiecacie ludziom, że im zabierzecie, albo że nie, ograniczycie no panie tych, którzy nie, chcą nie, dać. Nie, ale to stoimy dwoma nogami tak.
na ziemi. Znaczy, ludzie dobrze rozumieją mechanizmy gospodarcze. Nie. O wiele lepiej niż Jarosław Kaczyński. I doskonale wiedzą, że jeśli ktoś zatrudnia 3-4 osoby i nagle będzie musiał im podnieść pieniądze, bo taki z własnej kieszeni, to zamknie biznes, bo musi on po prostu nie opłaca. To ja wejdę w logikę prezesa. A propos biznesu, prezes mówi, to nie jest z własnej kieszeni. Ty robisz biznes, ty rób go lepiej, jeśli nie potrafisz, to zmień biznes, bo musisz mieć na te wyższe pensje, bo ludzie człowiek, na to zasługują. Nigdy w życiu nie pracował, nie miał działalności gospodarczej, nie miał konta w banku, będzie teraz mówił ludziom, jak mają prowadzić działalność gospodarczą. Tak. Brawo, w takim razie niech zacznie radzić chirurgom, jak mają prowadzić operacje, a pilotom, jak mają prowadzić samoloty. Wolałbym, żeby się trzymał od gospodarki jak najdalej. A pan prowadził jakąś firmę kiedyś? Ja prowadziłem przez paręnaście lat działalność gospodarczą. I jak poszło? Czasami dobrze, czasami źle, no jak normalnie w biznesie, no. Patrząc na tą sytuację, którą dzisiaj mamy i słuchając tych ludzi, których pan słucha, widzi pan, że to są ludzie, którzy dadzą wam władzę? Znaczy, moim zdaniem walka jest o włos. I dlatego tak ważna jest mobilizacja elektoratu. Znaczy, opozycja ma szansę odsunąć w tych wyborach PiS od władzy. Ale za 4 lata, rozumiem? Tylko tu. Odsunąć w Senacie, odsunąć w Sejmie? Nie, że w tym, że połączony wynik opozycji będzie większy niż wynik uzyskany przez PiS. To się teraz decyduje, w tych tygodniach, w tych dniach i mam wrażenie, że jesteśmy dosłownie o włos od tego scenariusza. Nastroje się ewidentnie zmieniły przez ostatnie parę tygodni i to ewidentnie na korzyść opozycji. Co wpłynęło na zmianę tych nastrojów według pana? Jak to co? No przecież trwa, nie widzi pan tego wyścigu? Jakiego? No, trwa wyścig w mówieniu przez PiS, że Polska jest krajem miodem i mlekiem płynące, a z kolei mamy najlepszą służbę zdrowia w Europie, a państwem, które się po prostu rozpada w rękach PiS-owi, ponieważ nie umieją rządzić. W związku z tym coraz bardziej wychodzą historie, które świadczą o tym, że oni po prostu rozwalają Polskę. Ale w którym momencie, w którym miejscu? Te elementy, myślę sobie, już mówię, ja rozumiem, że cały sektor usług publicznych, fajne edukacja, służba zdrowia, wojsko. Przecież to są wszystko rozsypujące się ruiny po tych 4 latach. Ale gdzie ma pan... I zaczyna to wychodzić ze wszystkich stron. Wie pan co, dam panu taki prosty przykład. Ale na razie trzy strony pan wymienił, jak ze wszystkich. No mówimy edukacja, wojsko i służba zdrowia, wie pan, powiedzmy. Wie pan, ile osób to dotyczy? To przecież dotyczy miliony Polaków. Przecież to nie jest... Sektor usług publicznych to jest coś, z czym mamy do czynienia na co dzień. Nie da się pojechać drogą za 500+, która nie istnieje. Nie da się wyleczyć raka za 500+. Nie da się za 500+ obronić ojczyzny. We wszystkich tych historiach oni powtarzają jak roboty. 500+, daliśmy 500+, daliśmy 500+. Tylko to 500+ w żaden sposób nie równoważy rozkładowi systemu usług publicznych. Dobrze, to odniosę się do sformułowań, których wy też używacie, bo wiecie, że nie możecie używać innych. Borys Budka, który stoi na debacie w publicznej telewizji, mówi najważniejsze zdanie, na którym wam bardzo, bardzo zależy, że to, co zostało dane, nie zostanie odebrane. Czyli wy w jakimś sensie też mówicie, damy wam 500+. W czym się będziecie różnić po wyborach, skoro obiecacie, że będziecie dawać tak samo dużo, jak teraz dają? Że na SOR-ach nie będą ludzie umierali. Ale i już że nie będą szansę, żeby nie umierali nie za będą, kadencji nie będą likwidowane łóżka szpitalne. I to, że można stworzyć system, w którym ludziom się będzie praca opłacała, że można dać 600 zł do najniższej pensji, po to, żeby, ale nie z kieszeni pracodawcy, tylko właśnie z kieszeni państwa, po to, żeby ludzie zaczęli pracować nawet na tych słabopłatnych stanowiskach, ponieważ, wie pan co, no, dobrobyt się bierze z pracy. Z niczego ale innego. Jeśli państwo miałoby dopłacać to, co obniżając podatki, wyjścia. Obniżając daniny na państwo, czy tak, w jaki chcemy obniżyć podatki, ale prawdę mówiąc, cały ten system jest oparty na bardzo precyzyjnych wyliczeniach. Wiemy, wie pan co, dawniej ze spółek Skarbu Państwa brano 8-7 miliardów dywidendy. Ta ostatnia dywidenda to było, proszę pana, 1,5 miliarda, ponieważ oni nie potrafią zarządzać i te dywidendy państwowe maleją. Do tego wszystkiego wiemy, jak podnieść o przynajmniej 1% polskie PKB. Mamy olbrzymie rezerwy w wydawaniu pieniędzy na telewizję Kurskiego. Prawie 2 miliardy poszły na to. Na IPN-y, na fundację tą narodową, która wydaje miliony dolarów na to, żeby 7 osób na świecie oglądało ich stronę. Ale 7 osób, proszę przynajmniej pana, jest dopieszczonych.
jest, no tak, jest dopieszczony za parę milionów, no to państwo nie jest od dopieszczania 7 osób. Państwo jest od dopieszczania swoich wszystkich obywateli. 38 milionów, byłbym za. Natomiast odniosę się do logiki i do prowadzenia biznesu. Jeżeli zakładamy, że wy raz danych pieniędzy nie odbierzecie, ale jednocześnie deklaruje pan, że obniżycie podatki, to znaczy, że będziecie wydawać dużo, a przychody będą mniejsze z uwagi na obniżone podatki, to jak wy chcecie to ogarnąć? Niech się pan nie martwi. Jeszcze raz. Kwestia jest przychodowa. No. Otóż jeśli mamy przychody, które są pomniejszone o absolutną bizantyjską rozrzutność PiS-u, jeśli mamy przychody powiększone o 1% wzrostu PKB na uczynieniu polskiej gospodarki bardziej konkurencyjnej i to właśnie tej na dole, tej, na którą się składa codzienna praca drobnych przedsiębiorców, to skala tego spowoduje kolejny napływ pieniędzy do budżetu. My wiemy, jak to zrobić, jak te pieniądze zagospodarować po to, żeby zachować ten podstawowy motor wzrostu, który nam przez 30 lat miano siódmej gospodarki Unii Europejskiej. A wie pan, co nim jest? Po prostu codzienna ludzka zaradność i praca i konkurencyjność gospodarki. Tymczasem PiS chce wprowadzić oligarchię w Polsce. Ale w jakim sensie chce wprowadzić oligarchię? Jak to nowi mają być nowi? No i słusznie. Nowi przedsiębiorcy. No i słusznie. Nowa biznesowa elita. Starzy się Jarosławowi Kaczyńskiemu nie podobają. Nie, PiS akurat patrząc po ekonomicznych wskaźnikach nie możecie im zarzucić wiele złego, bo ich czas przypadł na ekonomiczne wskaźniki najlepsze, jakie były w ostatnim dziesięcioleciu. W Europie. No ale u nich też. Ich czas się kończy. To mogę powiedzieć. I co, mówi pan to swoim przyszłym wyborcom? Słuchajcie, ich czas się kończy, wy wiemy, jak tak, my jesteśmy dobrzy na złe czasy. Jak mówiłem o wyścigu, to miałem dokładnie to na myśli. Albo rzeczywistość wychodzi każdym fragmentem, że jest coraz gorzej. I albo oni pokonają rzeczywistość tą resztką propagandy, którą Polakom fundują, albo rzeczywistość ich dogoni teraz, w tych wyborach, 13 października. Chciałby pan, żeby odeszli? Tak. Ale daleko, czy tak tylko na chwilę, bo oni, nawet jeżeli by się bardzo mocno napniecie, nawet jeżeli wynik opozycji niezjednoczonej, bo nie jest zjednoczona w tych wyborach, ale powiedzmy opozycji jako takiej będzie większy, to mimo wszystko będziecie musieli się przy podejmowaniu decyzji, choćby tych gospodarczych, o których pan mówi, liczyć z głosem PiS-u. A wiemy, że nie może dogadać się, będzie wam trudno. Wie pan co, żyjemy w demokracji, póki co. Te wybory będą demokratyczne, jeśli PiS straci władzę, nie będzie miał większości, będzie siedział w ławach opozycyjnych, a większość parlamentarna będzie prowadziła dalej sprawy kraju. I pan będzie prowadził sprawy kraju z Kukizem, z Kosiniakiem Kamyszem i z Czarzastym? Z wszystkimi, którzy będą chcieli lepszej Polski. Czyli będą w ogóle chcieli zawiązać jakąkolwiek parlamentarną koalicję? Bo no może tak, no mam nadzieję, że PiS, mam nadzieję, że PiS, że PSL dotrzyma swoich zobowiązań i nie pójdzie w stronę partii, która zajmowała się przez ostatnie 4 lata niszczeniem PSL-u w terenie. Ale wie pan, przy okazji tych historii, no, najważniejsze to jest to, żeby dopełnić pewne rygory demokracji. Wolne, demokratyczne wybory, otwarta debata. Wczoraj miałem debatę umówioną w Jedynek w Kielcach. W Kielcach, które się mają pojawić na waszej mapie pogody. Tak, zażądał Sienkiewicz. Proszę sobie wyobrazić, że Zbigniew Ziobro zrezygnował. No po prostu nie starczyło odwagi. A tak mu chciałem ułatwić przedtem powiedziałem mu dwa pytania takie trudne, które chcę mu zadać w czasie tej debaty. Publicznie powiedziałem. Chcę pana spytać o to i o to. Ma pan czas się przygotować. Bardzo proszę, niech się pan przygotuje do odpowiedzi na te pytania, bo chciałbym panu je zadać. No i po prostu stchórzył. No, stchórzył. Zbigniew Ziobro jest szeryfem. Pytanie. Posłuchajmy, czy to są pytania, przy których można stchórzyć. Pierwsze pytanie było takie, jak to się dzieje, że zupełnie nic nie zrobił dla Świętokrzyskiego przez 4 lata. Dał 4 miliony z kontrolowanego przez siebie Funduszu Sprawiedliwości. No tyle, że rok temu 500 000 z tego samego funduszu poszło na bankiet i catering w Krakowie. Odpowiem w imieniu ministra sprawiedliwości. Przepraszam moich obywateli wyborców, ważniejsze rzeczy w Warszawie. Naprawiłem sądownictwo w Polsce. W kolejnej kadencji naprawię Świętokrzyskie. Po debacie. Dziękuję. Ja przepraszam. Kolejnej kadencji? Tak. Jakiej kolejnej kadencji? Proszę pana, Świętokrzyskie jest spóźnione z inwestycjami, z rozwojem gospodarczym, z możliwościami połączeniowymi. Nie stać tego województwa na to, żeby oni mówili, że zrobią coś dla Świętokrzyskiego za 7 lat? W drugiej kadencji, tak. W trzeciej? No, być może. A może w piątej? Prezes Jarosław Kaczyński powiedział, potrzeba ze 4, może 3 kadencji, żeby służbę zdrowia naprawić. Tak łatwo by nie było ani panu, ani Ziobrze. Drugie pytanie. Słucham. A
drugie pytanie było dość banalne, a mianowicie jak to się dzieje, że można było zlikwidować połączenia z Warszawą z 8 do 4, a potem potem przed wyborami przywrócić 3, ale tylko na czas wyborów, ponieważ przywrócono je tylko do końca października. Bo chcemy wygrać wybory. Dziękuję. Podobacie. Tak, jasne. Jezu, to po co on miał jechać do pana, skoro to można odpowiedzieć pan, w 3 sekundy? No, widzi pan, takie proste pytania i stchórzył. No. Czy te bardzo debaty, mi przykro. Myśli pan, że one mają w ogóle znaczenie? Nie, bo on jest szeryfem wyłącznie u Rydzyka. No, i u telewizji Jacka Kurskiego. Ale jak trzeba wyjść na plac, skonfrontować się w normalnej debacie, to jest świętem demokracji, to pana Zbigniewa Ziobry nie ma i kończy się szeryf. Ma pan takie poczucie rzeczywiście, że debaty dają szansę pokazać się z merytorycznej strony? Tak. Uważam, że nawet jeśli czasami są gwałtowne, jeśli czasami są pyskówkami, jeśli są trudne, to jest rodzaj święta demokracji. Obywatele mają widzieć swoich przyszłych, ewentualnych posłów w zwarciu, w walce, w konfrontacji. Mają zobaczyć, jakimi argumentami się posługują, czy mają nerwy, żeby to wytrzymać. To jest też bardzo ważna historia. Dzisiaj widzę Sienkiewicza, który jest tak nakręcony, że rzeczywiście albo mało snu, albo czuje, że za tydzień prawie z haczykiem wybory. To są wybory. Tutaj nie można ani odstawiać nogi, ani, że tak powiem, przysypiać zbyt długo. Czy schowanie Schetyny pomaga? Nie mam wrażenia, że Grzegorz Schetyna jest Proszę schowany. Mi pokazać Schetynę na billboardach wyborczych Koalicji Obywatelskiej. Ale proszę mi pokazać jedną konferencję prasową Platformy Obywatelskiej, w której nie ma Grzegorza Schetyny. No ale kandydatką jest jednak ktoś inny niż Grzegorz. No właśnie, to kto ma być na plakatach? Kandydatka na premiera. No czyli jest mówię, jest Schetyna na premiera. W drugim rzędzie. Czy to pomogło? Nie w drugim rzędzie. Grzegorz Schetyna cofnął się o krok i oddał... Cofnął się o krok do drugiego rzędu. Oddał możliwość spełnienia tej funkcji Małgorzacie Kidawie-Błońskiej. Czy globalnie patrząc? Co zostało przyjęte zresztą z jakby powszechnym zadowoleniem, bo jest to wyjątkowa postać w polskiej polityce, która łączy, nie dzieli, która próbuje... Bez SMS-a z przekazem próbuje ocalić coś, co właściwie na naszych oczach się rozpada. Bo wie pan co, jak się rozpadnie wspólnota Polaków już tak do końca... A już się rozpadła. Już będziemy... Nie, tak, uważam, że nie. Rozpadła się. A ja z moich doświadczeń w swoim obozie, zwolennicy PiSu są w swoim obozie... Pan co, my tutaj jesteśmy w luksusowym Lexusie, czy tym... No to jeśli ja spotykam w zupełnie innych warunkach, proszę mi wierzyć, zupełnie nieluksusowych, zwolenników PiSu. I nie są to fanatyczni zwolennicy, którzy tam, nie wiem, wyzywają czy krzyczą. Tylko normalni ludzie, którzy wolą PiS od Platformy. I z nimi rozmawiam. I kończymy to uściskiem ręki. To ja wiem, że tak naprawdę to jest ten moment, gdzie w jakiś sposób ocalamy wspólnotę Polaków. Gdzie traktujemy się normalnie. Ale dla uścisk mnie to są ręki, mimo niezwykle że oni dalej zagłosują na PiS? Tak. To jest ten moment, wie pan co, bo mają inne poglądy, do czego mają absolutne prawo. I ja nie uważam ich w związku z tym, że są nie Polakami, albo że powinni zniknąć. Nie. To jest demokracja, mamy szanować się nawzajem, bo inaczej ta wspólnota naprawdę umrze. Jeszcze moim zdaniem nie umarła. I jedną z takich rzeczy, na których mi strasznie zależy i w tych wyborach, i w tym moim kandydowaniu, ale także i później, to jest to, żeby nie zapomnieć o tym, że nie możemy dopuścić do tego, żeby na końcu był tylko i wyłącznie warkot, zęby, nienawiść jak zwierzęta do siebie. No, jak w klatce. No, nie może tak być. Ale i dla mnie, dlatego tak jest ważne... polska polityka tak wygląda i dlatego od dla mnie czasu. Jest tak ważne całe te 4 to, lata, że można przeciwnikowi także podać rękę. Że można się rozstać w zgodzie... No, ale to może pan podać obywatelowi. Okej, ale nie, wy sobie politycznie nie podajecie ale ręki, właśnie chciałem podajecie podać rękę. Nogę. Ale chciałem właśnie podać rękę Zbigniewowi Ziobrze, tylko mi dał szansę. No. A zresztą na końcu tej debaty podałem wszystkim takie zobowiązanie, że jak się nie różnimy, to pracujmy na rzecz połączeń infrastrukturalnych Kieleckiego, ponieważ to jest wykluczone społeczeństwo i wykluczone województwo z połączeń infrastrukturalnych. Szanowny bez panie tego ministrze. Nie będzie rozwoju. Dobrze. Mam 10 połączeń do Kielc. Po co ja mam tam pojechać? Na weekend. Proszę pana, jeden z najpiękniejszych polskich krajobrazów. To po pierwsze. Tak. Po drugie, jak już by pan nie chciał krajobrazów, bo jest pan na przykład zupełnie innej formuły, to przypominam, że to jest ziemia Herlinga Grudzińskiego, Kochanowskiego, Sienkiewicza, Staffa i po części Gombrowicza. Jest paradoksem, że jest to ziemia wielkiej tradycji partyzanckiej, nieporównywalnej w ogóle z resztą Polski i równocześnie ziemia wielkiej literatury. Ale
zachwycające, zachwycające krajobrazy. Szczególnie zachwycające krajobrazy. Zachwycił się rzeczywiście. Bartłomiej Sienkiewicz, czy 13 października, jeżeli okaże się, że to, co jest dzisiaj ogromną waszą nadzieją, tak frekwencja wcale nie jest taka duża, że nadzieja na to, że PiS jakoś do Sejmu wchodzi, ale już nie jest tak silny, jak był, nie jesteście w stanie jednak stworzyć z innymi partiami, które są w opozycji do PiSu, jakiejś koalicji, to będzie czas, kiedy się trzeba będzie z polityką rozstać, czy nie? W pana wydaniu także? Wie pan co, ja... Jak wojsko przegra bitwę i dojdzie do wniosku, że się rozejść, to znaczy, że to nie było wojsko. Znaczy, co to znaczy rozstać się z polityką? To jest plac, na którym się toczy spór o Polskę. I z tego placu nie wolno ustąpić, nie wolno oddać pola przeciwnikom. Tutaj w ogóle nie bardzo rozumiem pytanie, ale... Co? Odpowiadam, jak umiem. Myślę sobie o tym, że dzisiaj, patrząc po waszych wypowiedziach, 13 października albo potop. I teraz myślę sobie, żeby jak będzie sytuacja taka, że 13 października nie jest po waszej myśli, to znaczy frekwencja nie jest taka duża, wy nie wchodzicie z taką mocą do Sejmu, nie odbieracie PiSowi władzy, tylko jesteście w tym miejscu, w którym jesteście teraz. To co bez względu na to, jak się skończą te wybory, jedno jest pewne. Koalicja Obywatelska nadal będzie za Polską, która jest demokratyczna, która jest częścią Europy, a nie przeciwko Europie, za wolnością gospodarczą, za tym, żeby nikt w Polsce nie mówił, kto może być dziennikarzem, kto może być artystą, czy kto może być przedsiębiorcą. To jest Polska, to jest kraina wolności i my po stronie tej wolności będziemy stali. Poczekamy i powiem jeszcze jedną lata? Rzecz. Poczekamy ile trzeba, ale tych wartości na pewno nie zdradzimy i nie opuścimy ludzi w potrzebie. I ostatnia sprawa, wie pan co, na Węgrzech, gdzieś tam w Turcji, taki model jak robi Kaczyński przechodzi. Ale tu jest Polska, tutaj będzie 1/3 opozycji w najgorszym wypadku. I nikt nas z tego nie wybije. Ale to wszystko się rozstrzygnie 13 października. Te wszystkie kampanie, które zachęcają ludzi do pójścia na wybory, patrzy pan na to z nadzieją, że tacy młodzi dzisiaj, raperzy, nie raperzy, mówią, słuchajcie, niezależnie od tego, czy na Sienkiewicza, czy na Ziobro, idźcie i w ogóle podejmijcie decyzję. To pomaga? Mam nadzieję, że tak i powiem szczerze, że to jest jedna z najpiękniejszych akcji społecznych w Polsce, jakie się odbywa. Ludzie, którzy się nie opowiadają po żadnej ze stron, po prostu mówią do swojego pokolenia, nie bądźcie obojętni na Polskę, nie bądźcie obojętni na demokrację. Bardzo brakowało takiego głosu i wie pan, mówi się czasami o odpowiedzialności celebrytów, artystów za wspólnotę. To jest taki przykład wprost takiej odpowiedzialności. I to, muszę powiedzieć, zrobiło na mnie olbrzymie wrażenie, niezależnie od wyniku wyborów 13 października. No, okazuje się, że to nie tylko są wielcy artyści, ale prawdę mówiąc też i wielcy obywatele takim. Chociaż mówi pan to raczej z nadzieją, że oni jednak sprawią, że to wam skapnie więcej, prawda? Wie pan co, nie możemy dopuścić do tego, żeby młode pokolenie było kompletnie obojętne na sprawy publiczne. To jest istota sprawy. To oni będą w przyszłości kiedyś rządzić i się wybierać. Bartłomiej Sienkiewicz jest naszym go. Proszę jeszcze nie uciekać, bo koledzy akurat przynieśli jedną rzecz. Dzisiaj telewizja TVP Info podsłuchała, ma taśmy, na których słychać Sławomira Neumanna. Gdańsk 2017 rok, spotkanie z lokalnymi politykami Platformy i mówi tak. Żygam tym Tczewem. Słowo honoru ci daję, żygam Tczewem. Dlaczego mówiąc szczerze, nie chcę zajmować się Tczewem, bo tam są same... doły, naprawdę. Nie mam kodu. Kod jest niczym. Ci ludzie z tego kodu bez organizacji są niczym. Możesz rozumiem, mieć tysiąc ludzi. Co pan chce powiedzieć? Znaczy, ruszyła fabryka taśm pisowska? Znaczy, na wybory idą głosować ludzie, którzy znaczy, fabryka się taśm pisowska nie wiedzą, nigdy nie jest. Przestała będą pracować. Widzieli w Polsce atakowanych jest... niepisowskich prezydentów. Wie pan co, bardzo cieszę się, że pan to mówi, ponieważ moje nadzieje na wygranie 13 października przez opozycję wzrastają. Jeśli PiS nie potrafi niczego w kampanii powiedzieć, niż rzucić kolejne taśmy, doskonale. Ale czekam na 13. Pamiętaj, jedna zasada dla mnie jest święta. Naucz się tego, jak będziesz o czymkolwiek rozmawiał. Jak będziesz w Platformie, będę cię bronił. Jak będziesz poza Platformą, to masz problem. No, co mam powiedzieć? Nie wiem, skąd jest ta taśma. Nie wiem, czy nagranie jest autentyczne. Ale co, nie wiem, czy teraz to jest taśm więcej i przed to, tak, proszę bardzo, ale wysypujcie, ile chcecie taśm. Wysypujcie, ile chcecie taśm. Jeśli uważacie, że dobro Polski to jest przede wszystkim taśma, to zróbcie hasło taśma dla każdego. Jest to pomysł. Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Sam z doświadczeniem taśmowym. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.